witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Siemaneczko, witam Państwa bardzo serdecznie. Sprzęt spięty. Dzisiaj będziemy próbować siać rzepak. Pierwszy raz będę siał rzepak tym siewnikiem i ogólnie pierwszy raz będę obsługiwał, można powiedzieć, aparat wysiewający Kvernelanda i całą tą pneumatykę, więc trochę powiem o tym, jak mniej więcej to będę ustawiał. Czy dobrze, czy źle, to jeszcze w 100% nie wiem, wy mnie poprawicie, ale wydaje mi się, że będzie ok. To nie jest tak jak na tym siewniku mechanicznym. Tutaj jest, że tak powiem, może nie szereg, no ale jest trochę takich rzeczy, idę po magnesy, żeby tutaj, no jest część rzeczy, które trzeba tutaj porobić. Tylko muszę je znaleźć, bo mnie denerwuje ta, tylko gdzie ja je teraz miałem? A nie, chyba są. O. Fajnie, lubię mieć ziarno w butach. Dwie, trzy ulewy i z tej terminowości nici zostają. Więc to też nie jest tak do końca, nie? Dobra. Teraz tak, tu w tym miejscu mamy szczotkę czyszczącą, którą musimy założyć o tutaj. Do wysiewu drobnonasiennego. Ona gdzieś tam tak, o, nawet weszła. Więc do drobnonasiennych tu zakładamy szczotkę. Mamy, muszę iść tam przynieść to. Chyba pierwsze próby zrobię bez drabinki, żeby mi się tam nie przytykała, nie wyrzucała nasion, tylko właśnie z kółkiem samym dogniatającym. Więc tutaj wkładamy szczoteczkę. To jest jedno. Więc to jest jedno. Drugi temat to jest tutaj przestawienie tego kółka na drobnonasienne. Do zobaczyć, czy to jest tu opisane. Mikro. Wyciągnięte. Normal włożone, czyli mikro wyciągnięte. Mikro wyciągnięte, czyli wychodziłoby że tak, ale jeszcze to zaraz zweryfikuję, żeby aparat wysiewający się wolniej kręcił. Potem siejesz, to siejesz, ale to przygotowanie to jest czasochłonne. Kręci się jak głupie. Okej, dobrze jest, czyli faktycznie to jest na mikro wyciągamy. Następnie wkręcamy cały ten aparat wysiewający. Ja wezmę, zmienię na kamerze, żebyście lepiej widzieli. Okej, czyli tutaj zamykamy całkowicie tą komorę. Na fine seat będziemy ustawiać. Zamykamy tą komorę całkowicie. Mamy zamknięte i tu ten pstryczek przestawiamy. Tu mamy normal, a tu mamy F literkę. Czyli mamy teraz fine. Czy tam fine? Fine, chyba to się wymawia. I teraz mamy tą komorę, tu mamy 10, czyli ruch mamy do
25. I ta komora jest tutaj przymknięta na obwodzie, bo tutaj weszła taka taka, że tak powiem, taki ogranicznik. Sprawdźmy sobie na tabelę do rzepaku. Raps 2,20 to jest 2,5. NK normal, mikro to jest M, to jest na 2,30. Komora 3,40 na mikro. 7,20, 9,20. O, tu mam 34,51, 4,60 tylko. To jest... Nie, tu jest 10 do 110. 2,5-5 to 4,60 kg na normal. A na piątkę to jest 2,30. A ja chcę, no aha, ja chcę 2,40 wysiać, czyli na mikro muszę ustawić na jakieś 5. Na mikro muszę ustawić na jakieś 5. No więc ustawiam to na jakieś... Nie wiem, czy to najpierw wkręcać do końca, chyba tak. Będę miał taką zasadę, że będę wkręcał do końca i popuszczał. Okej, mam 5. Mam 5. Czyli tak zrobię sobie próbę kręconą pierwszą. Czyli to mam ustawione. Zobaczcie, tylko ten element. Ten kawałeczek tylko wyciąga nasiona. Taki o. Taki kawałeczek wyciąga nasiona. I teraz kolejną rzeczą jest ustawienie dmuchawy. Tutaj macie, o, widzicie takie coś? Mam nadzieję, że to widać. Jest taka klapka w środku i ona jest albo w ten sposób ta klapka, albo jest tak i tu w tej klapce jest otwór taki z 20 w środku, może trochę większe. No i teraz to musi być na bok. Teraz jest tak, NK, a teraz by było na te tam drobno nasienne, czyli jest zamknięta. F-ka jest zamknięta, żeby nie wydmuchiwało, czyli w poprzek. Teraz jest otwarty przepływ, teraz jest przepływ przymknięty. Ok, na dmuchawie. No i to by było tyle i próba kręcona. Ale ja jeszcze muszę kółka dogniatające założyć, więc założę te kółka. Zmniejszę obroty dmuchawy, będę jechał na 2000. Tu mam to wszystko porobione. Jeszcze znaczniki musimy ustawić do traktora. Bo tak jak mówię, pierwszy raz sieję. Muszę cofnąć trochę agregatem. A i od komputera jeszcze tego, o ile to komputer, od sterownika muszę tutaj trytkę założyć. No i to by były takie podstawowe ustawienia. I zostaje nam zrobienie próby kręconej. A i jeszcze to jest, zaraz wam to jeszcze powiem odnośnie tej próby kręconej. Ale muszę wyciągnąć instrukcję obsługi. Bo normalnie jest próba kręcona na 85 obrotów, czyli bardzo duża. Zaraz jeszcze to wykręcimy. Czyli jest na 10 arów. Ja zawsze robiłem na ar. O. Dajmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 85. 85 weszła setka, widzicie? Czyli 8,5 zróbmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i do góry połóweczka. Czyli tu mamy R.
A normalnie to jest próba na 10 arów, czyli jak 200 kg przeniesie, to 20 kg tu musi wypaść, kosmos. A ja zawsze ustawiam 2 kilo, tam 2 kilo z groszem, tak? No i teraz tu jest tak, 85, 1/10 hektara. 85. Ja muszę iść to sprawdzić. Bo coś mi się w tej instrukcji obsługi, nie wiem czy nie przywidziało, że do drobnonasiennych trzeba zrobić 86 obrotów. I chcę to sprawdzić, chcę to po prostu zweryfikować. Tylko może trochę... A zresztą dobra, to jest książka, która jest do tego przeznaczona. Więc zaraz jeszcze tego poszukam. O kurde, zardzewiał mi fotel cały. Czegoś coś było brudne. Mówię dzisiaj, żeby to się tak udało, żebym ja... czy już popada, czy nie popada, to żebym po prostu spokojnie... Mówię, pierwszy raz jak się sieje, to jest ciężki temat. Jak się nie ma doświadczenia z tym. Tutaj mamy znacznik śladów do tych. Ja muszę to znaleźć. To jest zarąbiste, że jest kupiona z Polski, jest kurde, po polsku wszystko. Doczepienie, dostawa, montaż, poznajemy maszynę. SCT-luz, przygotowanie się w urzędowego, docisk. O, proszę bardzo. Wskazówka, prędkość, proces próby korbką. Mikrodozowanie. Do mikrodozowania przeprowadza się proces kręcenia. Dla 1/10 hektara nacisnąć, wykonać 86 obrotów na dozowniku za pomocą korbki do próby kręconej. W przypadku nadzorowania dozownika. Po 85 obrotach rozlicznie się sygnał dźwiękowy. Następnie należy wykonać jeszcze jeden obrót. Prędkość podczas kręcenia do próby kręcenia należy dobrać w taki sposób, aby odpowiadała ona mniej więcej późniejszej prędkości jazdy. Nie kumam tego, dlaczego ma być 86 przy mikrodozowaniu. No ale może i tak zrobię. No, słuchajcie, także tutaj mamy te podstawowe nastawy, jak to ustawić. Dajcie znać użytkownicy jeszcze, czy do rzepaku ustawiacie tak jak, że tak powiem, licznik ten mechanicznych hektarów pokazuje, czyli na 85, czyli na 1/10, na 10 arów. Czy robicie to tak jak jest w instrukcji opisane na 86 obrotów? Bo jak widzicie, tam instrukcja była opisana, żeby zrobić to na 86 obrotów. Także możecie dać znać. A co? Ja to składam, bo muszę te kółka dogniatające zategować i po prostu widzimy się już w temacie siewu po prostu, tak? Bo mi tu jeszcze trochę zejdzie. Także ja te graty wszystkie chowam. Przygotowuję tutaj się do ogarnięcia tego agregatu. Także widzimy się w kolejnym vlogu. A tu macie takie podstawowe nastawy, jak to wygląda. Także do mikro trzeba wyciągnąć, założyć szczotkę do tyłu. Tu mówię, do mikrodozowania wyciągnąć kółko, założyć szczoteczkę, przestawić komorę wysiewającą, przestawić dmuchawę, no i ustawić obroty dmuchawy. Ja hydraulicznie reguluję, no to na 2000 będę jechał obrotów dmuchawy na wyświetlaczu, nie? A jak ktoś ma pewno nawałek, no to tego nie robi. Mi się wydaje, że to może być przydatne, bo ja jakby też nie wiedziałem, jak to ustawiać. Trochę mi zajęło to. Zresztą kiedyś sobie próbkę taką robiłem. A zobaczymy, jak to wysieje w ogóle. To jest ciekawe. Zobaczymy. Dobra, widzimy się w kolejnych vlogach. To taki szybki temat na dziś.